No, no, nie ma to jak na emeryturze. Człowiek ma czas, wyśpi się, poleniuchuje, na rybki sobie pójdzie. No, no, panie, jak w raju. Dzień dobry panu wędkarzowi. I jak tam bierze? A dzień dobry, dzień dobry. A gdzie tam bierze? Ryba chce być teraz oryginalna w przyrodzie. Wszyscy, panie, biorą. Adwokaci, lekarzy, panie, politycy, weterynarze. Ja też biorę, ale mnie nikt nie chce dać. Kraina łapówkarzy, panie. Za mało jej dajesz. Tam. Za mało przynęty. A gdzie tam? No to... Ryba teraz nie bierze. No to po co tu pan siedzisz, skoro rybek nie i świeże powietrze zużywasz? Świeże powietrze? Chyba panu zamontowali w nosie jakieś filtry. Nie czujesz pan? Co teraz pan o świeżym powietrzu to tylko w książkach od historii się mówi, że niby kiedyś było, a z Nowej Wiśniewki to capi, a z Gogolina jeszcze gorzej. Co pan mówisz? To patrz, to po co pan tu siedzi, skoro rybek nie ma? Bo to jest moja tajemnica. Biznes, panie, to tajemnica. Ach, to jesteś pan biznesmen? Tak. To mów pan do mnie, mów pan. Ja mam kapitalik. Może wejdziemy w spółę i zrobimy jakiś interesik. Dobra nasza. O kurcze blade, lekko przypieczone. O kurcze, szeryf. Uważaj. Będzie bonanza. O, o. Stać, nie ruszać się. Bo będę strzelać. Wykonać polecenie i zamknąć dziób. Co tu się dzieje? Rybki sobie łowimy. Ale panie władzo, nie rozumiem, o co panu chodzi. Co nie rozumiem? Co nie rozumiem? Zamknąć dziób i wykonać polecenie. Ale proszę pana, tu żadnej maski nie ma, chyba że nasze. Maski rzeczywiście nie ma, ale dziób zamknąć. Oho. Co tu tak te rybki się łowi? Widzę i jeszcze wódeczką popija, co? Nieładnie to tak, panie wędkarski, nieładnie. O-o. Tyle razy mówiłem, siedzieć w domu i baby pilnować. A wy na rybki i na rybki. Ale teraz rozumiem, dlaczego was tak na te rybki ciągnie. Bo te rybki czary mary kształt butelki przybierają. Wyżej wylazło szydło z worka. Moją to święty Piotr pilnuje. Nie dziwię się. A z tą flaszką to jakieś nieporozumienie. Bo ktoś tą wódkę czy piwo wypił, wrzucił do jeziora, my to wyławiamy. Ja mam w to uwierzyć. Wiara czyni cuda, wiesz pan, czy nie? No dobra. Skoro mówicie, że butelki się wyławia, ale czy pełne? A gdzie tam pełne? Puste. No to skoro puste, to mnie tu nie było, nic nie widziałem, nic nie słyszałem i nic nie chcę widzieć. Życzę wam powodzenia. Doróbcie się jak największego majątku. Bywajcie. Cześć. Cześć. Odsłona druga. Za chwileczkę. Waldziu! Nie słyszy! Znowu nie ma pola! Zasik też gdzieś poszedł! To nowoczesność! Nie psu na pudę!
Halo? No słyszy teraz. Tak, kochany. Tak. Jaka ze mnie tam hrabini? No tak, dworek mam. Ale co z tego, jak kasa pusta? No, może jakiś sponsor by się znalazł. No oczywiście. Tak, no trzeba mieć nadzieję, ale wiesz co? Śniła mi się dzisiaj krew, a to oznacza, że odwiedzi mnie jakiś krewny. Może tam jeszcze ktoś się został? No tak, kochany, to na razie, papa, bo mi znowu się bateria kończy. No na razie. Raz. Telefon dzwoni? O! To do pani. Dzień dobry. Tak, tu dom niespokojnej starości, stare Wiśniewce. A, chodzi pani o panią Gogolińską? A, Gogolińską! Znowu, troć! Brodel i Salomea. Tak, jest. Pani Gogolińska, Trodel, Salomea. Jest. Bardzo miła pani. A co? Jest pani jej krewną? I co? I chce pani ją odwiedzić. O mój Boże. No nie ma sprawy. Może pani ją odwiedzić. O nie, dzisiaj nie. No jutro. A wie pani, mamy inne sprawy. Jutro też nie. Może pojutrze. No to zapraszamy. Może pani pojutrze przyjechać. Co za rodzina się tu zwlecze. Siostro, siostrzyczko, poproszę. Co jej się stało, że ona się dziś i taka miła zrobiła? Słucham, o co chodzi? Proszę u pani Salomei posprzątać, łazienkę otworzyć, topek schować, to wszystko posprzątać, wstawić telewizor, żeby było mi wszystko czyste. Pościel też. Przede wszystkim prześcieradło. Z gumką czy bez? Może być bez. Gdzie ta Basia? No gdzie to się znowu powlekło? Już dawno miała być na służbie. Chyba w korku utknęła. Co za bez? Bez i bez. Nic tu mi nie pachnie. Ewa, Ewa. Ma pachnąć. No bo obzie, obzie mówicie. Nie, chciałam pani powiedzieć, pani Salciu, że będzie pani miała gościa. Gościa? Wszystkie choroby już tam mi wynaleźli, ale gościa jeszcze nie. Nie, to nie choroba. Krewna panią tu znalazła i przyjedzie panią odwiedzić. Aha, kiedy przyjedzie? Pojutrze. A, to czekam. No. No. Matko Boska, gdzieś ty była? No. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja przyjechałam do mojej cioci Salomei Gogolińskiej, Trodel z domu. A jest, jest naszą pensjonariuszką. Czy mogę ją odwiedzić? Oczywiście, proszę bardzo. Pokój numer 7. Może pani pozwoli? Proszę. Jeszcze nie. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjechałam z daleka, z Londynu.
Ach, z Londynu. To nie. Znam. Piękne miasto. Bywało tam się z mamą w młodych latach, tak? Jestem przyrodnią córką pani cioci siostrzenicy Gertrudy z domu Trodlów, z domu Kokocińska. Tak, tak, to nasze rodowe nazwisko. Trodel to był taki przydomek szlachecki. Tak. Chciałam, jestem szczęśliwa, że panią ciocię mogłam nareszcie odwiedzić. A co ty będziesz mi tam mówić, pani ciociu? Mówię po prostu ciociu Sancio. Cieszę się bardzo, że mogę osobiście nareszcie ciocię poznać. Ja też się cieszę. Usiądź sobie, siadaj sobie. W takich warunkach tu ciocia mieszka? Tak, no siadaj, kochana, siadaj. No takie pozory są. Pozory? Tak. Może byś się kawki napiła? Z chęcią. Tak. Zaraz zadzwonimy po siostrę. Siostro! Czego to babsko znowu chce? Wrzątek, proszę. O co chodzi? Wrzątek, proszę. Na ile osób? Na dwie, proszę kubki. Za chwilę. Ja bym się jednak stąd przeniosła. To jest niemożliwe w takich warunkach mieszkać. To tylko takie pozory. A jak tam wujek? Jak dwór? Wujek? Przykro mi, to ciocia o niczym nie wie. Wujek już od 2 lat nie żyje, a dwór się ma w idealnym stanie. Jest odnowiony, odrestaurowany, jest piękny. Śni jak kiedyś dawniej. A teraz przyniosłam cioci prezent. A, nasze... to bardzo ładnie. O, widzę jakieś zdjęcia. Tak, tak, listy tak. Listy tutaj jakieś, tak? I listy, które listy, tak. Były pisane do cioci i nie dochodziły i wracały z powrotem. No to przejrzyjmy sobie tutaj. Tak, żeby ciocia nie pomyślała, że myśmy o cioci nie pamiętamy. No to bardzo ładnie. No. Proszę, tu jest. No, bardzo ładnie. Tak. Wrzątek. No, dziękuję. A okno znowu otwarte, niech zamknie. Ja? A kto? Ja nie mam czasu. Nie, nie, nie chodź, nie chodź. No nie, nie. Żeby mi ręka odpadła, to nie ruszę tego okna. My teraz sobie wypijemy tą kawkę i spokojnie sobie obejrzymy ten album. Ty słuchaj, no czemu ty żeś tak późno przyjechała? Proszę. Słuchaj, byłam wczoraj u Lidzi pod oknem, na wesele miała, nie? Ach, no faktycznie, no. Patrz, mnie to zawsze przypadnie. I trochę mi się za długo tam posiedziało. No, 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 ty może się tak ubladł. Mów, że też częstowali pod oknem. No troszeczkę, nie a, powiem, nie. A placek był? Ja był. No i opowiada, jak tam było na tym weselu. No było ładnie. Tak jak się z okna patrzało, to ładnie. 4 były bramy, nawet konie. Co? No? Nie gadaj. A mnie nie zaprosiła małpa jedna. A widzisz. No tak, a ty to chociaż byłaś pod oknem. A jaką suknię miała panna młoda? Białą. No to wiem, że białą, tylko mi chodzi o fason. Gołą, nago. No jak mam ci powiedzieć, no. A Lidzia co miała obutę? Czerwone szpilki. A resztę nie pamiętasz? No, nie pamiętam, bo było ciemno. I za długo to trwało. No tak, no tak. Pozwalają tu cioci mieć kota? Pozwalają, bo sami mają kota. No to widać gołym okiem. Śmierdzi się kota. Zesrał, bo śmierdzi. Chyba, to jest niemożliwe w takim razie. Wiesz, kochana, najwspanialsze są wspomnienia z młodości.
tatą doglądał majątku, a ja z mamą do Paryża, do Londynu. A jakich ja sztyfikantów miałam, generałowie, pułkownik, nawet pilot był. A teraz tylko ten Waldziu się został. No ale co zrobić? Tak się bardzo teraz posunął już, no to czas robi swoje, nie? Ciociu, myśmy się wszyscy posunęli i to bardzośmy się posunęli. To jest normalne. Ale ja mam pomysł, żeby te cioci młodzieńcze lata przywrócić. Może byśmy ten dwór nad Gogolinem odrestaurowały. No to jest dobra myśl, ale to trzeba kasy. Masz jakiś pomysł na to, żeby... To trzeba sponsora poszukać. Tak. A tak szczerze mówiąc, ja mam dość sporą gotówkę odłożoną. To może ja bym zainwestowała w to, ale muszę mieć pewność, że to kiedyś będzie moje. Tak. Ja ci chętnie to przepiszę, ale musisz przygotować odpowiednie papiery, sprowadzić, tu wiesz, ja już nie mogę tak jeździć gdzieś tam. Sprowadź jakiegoś adwokata albo mecenasa i tutaj byśmy to wszystko wtedy przygotowały. Oczywiście, ja się o to wszystko postaram i myślę, że w niedługim czasie ciocię odwiedzę. Chyba będę mogła, prawda? No oczywiście, z mecenasem i to wszystko przygotuj tam i wtedy tutaj to przygotujemy i zrobimy porządek. Dobrze, ciociu, dobrze. Tak? Ja tu trochę posprzątam, a te zdjęcia z tym albumem niech zostaną cioci na pamiątkę. Niech się ciocia z tym wszystkim oswoi i myślę, że niedługo się spotkamy. Więc do widzenia, kochana ciociu. Do widzenia. Pani dyrektor, proszę uważać na moją ciocię, oby jej nawet włos z głowy nie spadł. Wszystko ma się odbyć w majestacie prawa. Oczywiście nic za darmo. A tak szczerze mówiąc, to nie daj, nie chciałam być w pani skórze, jakby ona mi w kalendarz kopnęła przed moimi następnymi odwiedzinami. Do widzenia. Boże, co za rodzina! Co za rodzina! Będziecie tu sprzątać u mnie, czy co? Czy się gdzieś mam wyprowadzić? Już się robi, jaśnie pani. Aha. Gdzie mam usiąść teraz? Tu telewizor. Posprzątać macie tu porządnie. No. Ja sobie tu usiądę. Niech one tam robią, ja sobie tu usiądę. No, niech se pani odpocznie. Tak, będę patrzeć, ale bym musiała inne buty ubrać chyba. Te skarpety, nie? Czy jeszcze w czymś pomóc? No, jakoś mnie tutaj uszykuj, no jak ja tu wyglądam, przecież to mi tu jakoś tak tu popraw, nie? Dobra, dobra. Nie, no to koniecznie trzeba zdjąć. Odwróć się. Ten dekiel tu ładnie, tylko mi popraw go. Basiu, weź i tam zrób. Do przodu ta stążka. Będziesz tak. A korale jeszcze gdzieś miałam. Już. Ale tutaj czegoś brakuje. Tu brakuje, no pewnie, że brakuje tak płasko coś. O. No trochę niżej. Niżej. O, zaraz. O. Zaraz lepiej, o. Nie? Tak. A bierzmy kot. To. Waldziu, wszystko na dobrej drodze.
Za tydzień zadzwonię, będę miała nowe wiadomości. Na razie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy tu mieszka pani Gogolińska Trodel? Tak, bo co? Bo jest dla niej przesyłka. No muszę ją doręczyć chyba, nie? No oczywiście, tylko no. Spokojniutko. No proszę, to proszę. Proszę tu postawić. Proszę tu. Bardzo. Proszę pokwitować. Proszę. Dziękuję bardzo. Już to wszystkie biorą. Nawet co? Wyobraź sobie, no zobacz. Takie piękne kwiaty. Czy myśmy raz kiedyś coś dostały? No nigdy. Nigdy. No to sobie zostawimy. I niech u nas zostaną. O. Dzień dobry. Boże, już znowu ktoś się wlecze. Nazywam się Alfons Baran. Jestem mecenasem. Czy mieszka tu pani Goglińska Trodel? Oczywiście, że mieszka. Więc ja do niej. A w jakiej sprawie, można wiedzieć? A tutaj z siostrzenicą. Dzień dobry, to my, ja z panem mecenasem. Dzień dobry, to pani. Proszę, proszę. Pokój numer 7. Dziękujemy. Już dziękujemy bardzo. My już trafimy same. Gdzie tędy? Tamtędy. Nie będzie pani mną tu dyrygować. Dzień dobry, ciociu. A dzień dobry. Tak szybko to załatwiłaś? Oczywiście, nie ma co zwlekać. Widzę, że jesteś dziewczyna obrotna. Przyjechał pan mecenas z odpowiednimi dokumentami. No, widzę, że ma całą Ciocia tylko podpisze tak. I wszystko będzie w porządku. Tak. Może usiądziemy? Proszę podpisać. Oryginał będzie dla siostrzenicy. Kopia dla pani Goglińskiej Trodel. Więc proszę podpisać. Ale my się musimy z tym trochę zapoznać. No oczywiście. No, nie będziemy tak. Tu kupować kota w worku. Tak, co ona tu powymyślała. Czy to tak będzie się nam spodobać, nie? No. Chyba dobrze, co? Myślę, że może być. Tak. Może być. Możemy to podpisać. Proszę, ciocia podpisze pierwsza. Tak, i ja też jeszcze tak. Dziękuję. A dla mnie to co? Dziękuję. No. Jesteś teraz właścicielem dworu. Formalności załatwione. Dziękuję i żegnam państwa. Do widzenia. Przepraszam, ja tylko pana mecenasa odprowadzę. Do widzenia, dziękuję. Do widzenia, do widzenia. Tak, ciociu, to teraz ja też będę już się zwijała, będę musiała jechać, bo ja muszę odpowiednią brygadę jakąś wyszukać, co by te prace ruszyły do przodu, żebym mogła z tego przytułku jak najprędzej ciocię zabrać. No tak, będę tutaj czekać za tobą i tam, żeby te prace ci dobrze szły, żebyś dobrą ekipę znalazła. No. I niedrogą. I niedrogą, właśnie, tak. O to chodzi. To ładnie to załatwię. Dobrze, tak? Do widzenia, no. Ciociu. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. A album pozostawisz? Nie, to dla cioci, na pamiątkę. No, dziękuję. Dziękuję. Do widzenia panią. Do widzenia, do widzenia. Pani dyrektor, a ja będę w takim ładnym pokoju mieszkać teraz? A po tygodniu? O nie, pani Gogolińska Trodel. Siostro, telewizor wynieś, wszystko zmienić jak było. Wszystko posprzątać. I dwie współlokatorki.
Kurtki jeszcze do tego, dokoptować. Telewizor też, wszystko. Zmienić, kota wyrzucić. Telewizor jest dla idiotów, możecie zabrać tam. Ale umowa była inna. Umowa umową, ale ja tutaj rządzę, pani Salomeo. Dzwonię do Waldzia. A dzwoń. Waldziu, i jak tam? Załatwiłeś te dwa pokoje? Jeden? No też dobrze, będzie mniej chodzenia. Po co tam z dwoma pokojami się jeszcze bawić? Tak. Gdzie ma swoje? No, wzięłam ten kredyt. No. Tak. Pod hipotekę. No oczywiście. No do wczoraj była czysta. Tak. No, ona teraz ma ten dworek. Był przed chwilą przepis. I teraz będzie spłacać. Do śmierci. Tak. No a my pakujemy się, bierzemy walizki i jedziemy nad morze. Pa, kochanie, do zobaczenia nad morzem. Kancelaria adwokacka, czynna 24 godziny na dobę. Przyjmujemy wszystkich z wysoką rentą, emeryturą. Obsługa bardzo miła, co przed chwileczką pokazała. Do domu niespokojnej starości. Wyposażenie nowoczesne, jak widać. Koty i inne zwierzęta mile widziane. Dziękujemy. Do widzenia. A teraz powiem Państwu jeszcze wiersz związany właśnie z tym domem niespokojnej starości. Jest oda do młodości, a to będzie wiersz oda do starości. Napisała ten wiersz Wiesława Szymborska. Powiadają ludzie, starość okresem jest złotym. Kiedy spać się kładę, zawsze myślę o tym. Uszy mam w pudełku, zęby w wodzie studzę, oczy na stoliku, zanim się obudzę. Jeszcze przed zaśnięciem ta myśl mnie nurtuje, czy to wszystkie części, które się wyjmuje? Za czasów młodości mówię bez przesady. Łatwe były biegi, skłony i przysiady. W średnim wieku jeszcze tyle się zostało, żeby bez zmęczenia przetańczyć noc całą. Kiedy ktoś zapyta, jak się dzisiaj czuję, grzecznie mu odpowiem, że dobrze, dziękuję. To, że mam artretyzm, to jeszcze nie wszystko. Astma mi dokucza i mówię z zadyszką. Puls słaby i krew, cholesterol bogata. Lecz dobrze się czuję, jak na moje lata. W nocy przez bezsenność bardzo się morduję. Ale przyjdzie ranek, znów się dobrze czuję. Kręci mi się w głowie, pamięć figle płata. Lecz dobrze się czuję, jak na moje lata. Z wierszyka mojego ten sens się wywodzi, że kiedy na starość ta niemoc przychodzi, to lepiej się pogódź ze strzykaniem kości i nie opowiadaj o swojej starości. A teraz na starość czasy się zmieniły. Spacerkiem do sklepu, z powrotem bez siły. Dobra rada dla tych, którzy się starzeją, niech zacisną zęby i z życia się śmieją. Kiedy wstaną rano, części pozbierają, niech rubrykę zgonów w prasie przeczytają. I jeśli ich nazwiska tam nie figurują, to znaczy, że zdrowi i się dobrze czują. Dziękuję.